Cześć, dzisiaj w końcu pokażę Wam, jak miał wyglądać mój renifer w wersji surrealistycznej. Poza tym zamierzam Wam dzisiaj opowiedzieć, jak moje kujki zareagowały na zmiany w moim pokoju, bo jak wiecie lub nie, w grudniu miałam remont i jakoś po poprzednich filmikach nie miałam jak Wam o tym opowiedzieć, a ten film myślę, że jest idealny, abym mogła Wam opowiedzieć, jak moje kujki zareagowały na remont. Jeśli mnie obserwujecie na Facebooku, to pewnie widzieliście posta, w którym się Was pytałam, czy chcielibyście zobaczyć, jak robię zestaw do hodowli kryształów. Wyraziliście zainteresowanie takim filmem i on będzie na kanale, z tym, że czas nagrywania tego zestawu troszkę mi się wyciągnął w czasie, przez moją sklerozę do kupowania niektórych rzeczy, ale to zobaczycie, także spokojnie on się pojawi. Generalnie jestem już prawie że na finiszu, aby ten film w końcu został w całości nagrany. Niestety w tym zestawie jednej rzeczy brakowało, aby wykonać ten zestaw jakby w całości, żeby wszystko z niego jakby wycisnąć. I z tą jedną rzeczą miałam ogromny problem, bo ciągle zapominałam ją kupić, ale o tym się przekonacie w filmie, także on już niedługo się pojawi na kanale. Dodatkowo na kanale na pewno pojawi się filmik z Wiedźmina 3 i tym razem nie będzie to figurka, a będzie to inny przedmiot z tego uniwersum, także on też mam nadzieję, że niedługo się pojawi. Ja go właśnie skończyłam nagrywać, teraz jedynie muszę cały film zmontować i na pewno niedługo pojawi się on na kanale. Powiem Wam szczerze, że w tym roku jakoś nie mogę się jeszcze odnaleźć, mimo że nagrywam to ostatniego dnia stycznia, to jakoś w tym roku nie potrafię się jeszcze odnaleźć i dlatego wszystko idzie mi jakoś tak wolno. Miałam też nagrać do recenzji grę, ale jakoś też nie potrafię się za to zabrać, bo ciągle robię jakieś inne przedmioty albo oglądam seriale. Powiem Wam, że w tym miesiącu oglądam non-stop jakieś seriale z Netflixa i po prostu to też mi zajmuje i to niestety też zajmuje mi czas, który mogłabym poświęcić na montowanie filmów, a seriale są tak dobre ostatnio w tym miesiącu, że po prostu pochłaniają cały mój wolny czas i niewiele mi go zostaje do montowania czy nagrywania. Dlatego też w tym miesiącu nie pojawił się żaden film związany z grami branżowymi, ale one się będą pojawiać, tylko ja muszę w końcu jakoś się ogarnąć. Także tyle tytułem wstępu, a teraz powiem Wam o tym, co się działo u mnie w grudniu. Jak już mówiłam, w grudniu u mnie zaczął się remont, który też się trochę wydłużył w czasie, bo najpierw dość długo wybierałam kolor, jaki chcę, żeby był w pokoju, a potem szukałam odpowiednich mebli. I z tymi meblami też wyszło tak, że ogólnie ich nie kupiłam, bo stwierdziłam, że żadne nowe meble mi się nie podobają, więc jedyną rzeczą, która się zmieniła w moim pokoju, to kanapa. Starą kanapę udało mi się sprzedać i kupiłam nową, w zasadzie nie kanapę, a pufę, bo w tym momencie już nie śpię w pokoju razem z kujkami, tylko mam inny pokój, w którym śpię, także w końcu kujki dają mi spać, nie budzą mnie z rana. U mnie remont trwał około 3 tygodni, bo to się wszystko tak wydłużyło u mnie w czasie. W tym czasie kujki rzadko bardzo wypuszczałam, bo nie miałam możliwości ich wypuszczania, gdyż wszędzie były rzeczy z mojego pokoju i to były różne rzeczy, czy to ubrania, czy właśnie rzeczy do nagrywania, których mam cały ogrom, więc pozostała część mieszkania była zawalona moimi rzeczami i w zasadzie nie było miejsca ani opcji, żeby kujki mogły gdzieś tam pomiędzy tymi rzeczami biegać, ponieważ po pierwsze nie chciałam, żeby im się coś stało, a po drugie nie chciałam, żeby kujki zniszczyły moje rzeczy, bo w szczególności Figi uwielbia wszystko dotykać ząbkami, a nie chciałam, żeby niektóre rzeczy zostały mi przez niego zniszczone, więc wypuszczałam je bardzo rzadko i bardzo krótko, byle tylko sobie mogły trochę pobiegać, porozprostować łapki, potem znowu były zamykane, bo po prostu nie było miejsca, żeby biegały przez dłuższy czas same spuszczone z oczu. A po Findziaka to już minęły 3 lata, odkąd go mam, i też się zastanawiam, czy nie nagrać takiego filmu o kujku, o tym jak się zmienił i o tym jak zwierzaki mogą się zmienić pod wpływem właśnie czasu i tego jak ten czas jest bardzo potrzebny do tego, kiedy ktoś na przykład adoptuje kujka lub też niestety kupuje, tak jak ja Dziubę. Chociaż Dziuba akurat u mnie się zupełnie nie zmieniła, ona cały czas jest taka sama i tak samo mocno ją kocham, mimo tego, że nie jest ani bardziej towarzyska, ani bardziej przyjazna człowiekowi. Ona jest totalną introwertyczką, której nie należy dotykać, nie należy ruszać. Ona żyje we własnym świecie. Ale Figi bardzo mocno się zmienił i też się właśnie nad tym zastanawiam. I być może taki film pojawi się na moim kanale. Zobaczymy, jeszcze nad tym myślę. Wracając jednak już do remontu. Pod koniec remontu, kiedy miałam w końcu ściany pomalowane, kiedy miałam już większość rzeczy zrobionych i miałam miejsce, wszystko było posprzątane, i wiedziałam, że kujkom nic się nie stanie w pokoju, który remontowałam, mogłam je zdać i też ściany były wyschnięte, żeby kujki nie wąchały mokrej ściany i w zasadzie zostało mi tylko danie mebli znowu do pokoju, to dopiero wtedy kujki mogłam jakby wypuścić i one mogły być w tym nowym pokoju. Wypuściłam je z kratki i pierwsze co zrobiły, to zaczęły szukać kanapy.
I to było takie dla mnie dziwne, że kojiki ogólnie szukają dużej kanapy. Po prostu rozglądało się, dzika zaczęła mi tupać, że jak to, gdzie jest kanapa? Stała w miejscu, gdzie wcześniej stała kanapa i wiecie, patrzy na mnie i tupie. I tak, okej, co ja mam dzienia zrobić? No nie stworzę ci po raz kolejny kanapy, teraz będzie inna kanapa. Ale okej, pobiegały sobie, Figi też ogólnie szukał jej, wszędzie jej szukali, ale najgorzej zareagowała dzika, która właśnie tupała mi w miejscu, gdzie kiedyś stała kanapa. To było w dzień, potem nadeszła noc, zamknęła mnie z powrotem do klatki i zostawiła mnie w tym pustym pokoju, w którym jeszcze nie było żadnych mebli, a sama poszłam spać do pokoju, który graniczy z pokojem królików. I słuchajcie, śpię sobie fajnie, nagle słyszę takie łup, łup, łup. I wiecie, początkowo myślałam, że to w moim śnie, więc śpię dalej, staram się zasnąć. Ale po chwili znowu słyszę takie głośne łup, łup, łup. Więc się obudziłam, kawiecie nieprzytomna, i za momencik znowu takie łup, łup. I tak, o co chodzi w ogóle, co się dzieje, wiecie, byłam totalnie nieprzytomna, nie wiedziałam, gdzie jestem, kim jestem, co się wokół mnie dzieje. Dopiero po chwili zdałam sobie sprawę, że to kujki bardzo mocno tupią w kratce, więc taka totalnie nieprzytomna, wyszłam z łóżka, poszłam do kujków i tak, o co chodzi, Boże, co wy chcecie ode mnie? Patrzą na mnie i dalej tupią, więc taka nieprzytomna, wzięłam, otworzyłam im klatkę, więc szybko wyskoczyły, bo i dzika oczywiście pobiegła tam, gdzie wcześniej stała kanapa. I patrz na mnie i tupie. Co ja mam zrobić z tymi kujkami? Wiecie, była druga w nocy. Ja byłam cała zaspana, nieprzytomna kompletnie. Więc co zrobiłam? Dałam im kawałek marchewki, zaczęłam je głaskać, uspokajać. Dzika oczywiście dostała paniki, jak ją tylko dotknęłam, zaczęła jeszcze mi uciekać, świrować. Więc dzika oczywiście nie ruszałam, odsunęłam się jak najdalej od niej, ale dzika i tak dostała szału i zaczęła mi uciekać, tupać, wariować. Figi oczywiście też zaczął patrzeć dziwnie, o co chodzi, co się dzieje. Zanim te kujki się moje uspokoiły, bo nawet marchewka im nie pomogła, to minęło jakieś 2 godziny, ja już byłam tak nieprzytomna następnego dnia, że masakra, miałam bardzo ciężki dzień. Następnego dnia i powiem wam, że nie sądziłam, że kujki tak bardzo zareagują negatywnie na to, że kanapy już tam nie ma. I to samo było, jak już dałam meble, kiedy dałam pufę zamiast kanapy, też po prostu stały obok niej i tupały. I słuchajcie, to trwało jakieś 3 dni i najgorsze było to, że w dzień tak nie tupały, tylko w nocy. To zazwyczaj o 2, o 3 w nocy i to trwało jakieś 3 dni i po tych 3 dniach w końcu się uspokoiły. Nie wiem, słuchajcie, co się stało, czy to rzeczywiście kanapa, czy to, że może nie rozpoznawały pokoju, że jest inaczej w tym momencie. Nie ma tej kanapy, która zajmowała bardzo dużo miejsca, ale bardzo ciężko to zniosło. Ja się wręcz zastanawiałam, czy nie zabrać ich do weterynarza, ale kontaktowałam się z panią weterynarz przez Facebooka i powiedziała mi, że nie ma sensu ich zabierać do weterynarza, skoro jedzą i wszystko jest u nich w porządku, a jedynie co tupią, to musi to minąć, że to potrwa pewnie parę dni i potem przestaną tupać. I rzeczywiście tak było, to trwało jakieś 3 dni i te 3 dni były okropne dla mnie, bo ja kompletnie w nocy nie mogłam spać, ale w końcu się uspokoiły. Jak tak teraz o tym myślę, to być może to tupanie też było spowodowane tym, że u mnie w tym momencie jest dość spore echo i być może kujki słyszały lodówkę i początkowo musiały się przyzwyczaić do tego, że teraz no bardziej słychać lodówkę w nocy niż wcześniej, kiedy stała kanapa i ona bardzo mocno wytłumiała jednak wszystkie dźwięki, zbierała, a w tym momencie mam spore echo, a wiem, że Figi kiedy się do mnie przeprowadził, to bardzo reagował na właśnie lodówkę, szczególnie w nocy i być może w tym momencie, kiedy to echo jest w tym pokoju i słychać być może bardziej niż wcześniej lodówkę chodzącą w nocy, to być może jej się bały i dlatego tak bardzo tupały, bo nie wiedziały, co się dzieje, co to za potwór jest w pobliżu ich i być może dlatego tak tupały, nie wiem, ale na szczęście po około 3 dniach to tupanie ustało i ja w końcu mogłam spać w nocy, a nie, że codziennie o 2-3 w nocy byłam budzona. A dzika myślę, że tupała dlatego, że Figi tupał i być może też to echo, które bardziej potęgowało tupanie Figiego, sprawiało, że dzika się go bała, więc i ona zaczęła tupać. Chociaż z drugiej strony, kiedy byłam z nimi w pokoju i je wypuszczałam, to dzika tupała w miejscu, w którym stała kanapa, więc nie wiem, co o tym sądzić. Ale kanapy szukały dość długo, to trwało jakiś tydzień, kiedy co chwilę przebiegały, szukały, rozglądały się po pokoju. Także bardzo mnie zdziwiło to zachowanie, że tak bardzo były przywiązane do tej kanapy. Pomimo, że one rzadko na nią wchodziły, częściej Figi niż Dziunia, a wydaje mi się, że bardziej Dziunia przeżyła rozstanie z kanapą niż Figi. Ja się cieszę, że nie mam tej kanapy, dlatego że w końcu kujki nie wchodzą mi na parapet, co było niestety nagminne, a w tym momencie kujki jakoś nie skaczą na tą kanapę, jeszcze nie wpadły na ten pomysł.
I mam nadzieję, że nie wpadną na ten pomysł, nie będą mi wskakiwać na parapet, bo na parapecie mam zawsze jakieś różne rzeczy i często się właśnie bałam o nie, że wchodzą mi na parapet i potem coś im się stanie. Mimo, że nie trzymam tam zwykle ostrych przedmiotów, ale różne inne przedmioty, które nie chciałabym, żeby zostały zrzucone. Także miałam taką fajną, ciekawą przygodę. To, co też jest ciekawe, to to, że figi nie gryzie mi już teraz ścian po tym remoncie, więc chyba mu się podoba nowy kolor ścian, bo nawet nie podchodzi, nawet nie chce gryźć. I może ściana to złe słowo, bo nie chodzi mi o tynk, tylko bardziej o panele drewniane, które mam na ścianach i które on po prostu uwielbiał zjadać. A w tym momencie zauważyłam, że jak je pomalowałam, to już nie jest nimi zainteresowany. To samo było z krzesłem, które miałam wcześniej w pokoju. Też je obgryzał, a to krzesło przestał obgryzać, także jej, mam akceptację mojego królika. Także taką miałam małą przygodę z królikami. Być może odpłacały mi się tym, że przez ten czas remontu nie miałam dla nich czasu, a skupiałam się tylko na tym, żeby wyremontować ten pokój, żeby go odświeżyć. Nie wiem, czy ktoś z moich widzów również ma króliki, czy też tak reagowały na różne zmiany w domu. Jeśli tak, to mi napiszcie, bo jestem bardzo ciekawa, czy to moje króliki są takie dziwne, czy też wasze różnie reagują na różne zmiany w waszym domu. Także taka była historia z moimi królikami, a teraz troszkę pokomentuję tego, co się dzieje na ekranie, to co widzicie. Jak zauważyliście, ja tego renifera zrobiłam z wykorzystaniem Fimo Airlight, która jest bardzo leciutka i ten renifer naprawdę jest bardzo lekki. Pewnie waży około 3 gramów. Naprawdę on jest mega lekki, nie ważyłam go. Pewnie zauważyliście, on wygląda nieco inaczej od tego, który robiłam z zamkniętymi oczami. Troszkę zmieniłam ten wygląd jego. Zamiast takich zwykłych uszu zrobiłam ucho, które jest bardziej choinką niż uchem. A dodatkowo ogon troszkę mi przypomina klucz wiolinowy, przynajmniej jedną część klucza, albo żagiel od statku. Chciałam, żeby właśnie on był jak najbardziej fantastyczny, jak najbardziej nie przypominający żadnego renifera. Do nakładania farby używam gąbeczki kosmetycznej, która daje bardzo fajny efekt, bardzo ładny efekt. Jak zauważyliście, na pewno wszystkie farby, które nakładam na renifera, poza w sumie jedną, nie wymieszałam zbyt dokładnie, a dodatkowo na tuf nakładam gdzieniegdzie białą farbę. I tak jak mówię, robię to nieco niechlujnie, żeby to ciekawie wyglądało, trochę inaczej, bardziej fantazyjnie. Bo jak mówiłam na początku, jest to renifer w stylu surrealistycznym. I tak samo robię po drugiej stronie. Jak widzicie, teraz maluję choinkę na głowie renifera, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. A potem będę ją trochę cieniować, używając ciemniejszych odcieni zieleni. To, co też jest bardzo fajne w tej masie, to to, że ona bardzo łatwo odchodzi, kiedy jest już całkowicie wyschnięta. Także tutaj nie trzeba się przejmować, nie trzeba ją podważać, bo gdy tylko jest wyschnięta, to ona sama ładnie odchodzi od podłoża. Styl surrealistyczny bardzo mi przypadł do gustu i być może jeszcze zrobię kiedyś taką pracę. Na pewno planuję też pracę, w której przerobię moje króliki na Pokémony. Już nawet mam narysowane moje króliki w formie Pokémonów. Także to też pewnie niedługo się pojawi na kanale, tylko jeszcze muszę zacząć je tworzyć, bo jak na razie one są jedynie narysowane, jeszcze ich nawet nie zaczęłam tworzyć. Gdy już pomalowałam renifera, to skruszyłam stare cienie do powiek i to właśnie je tutaj widzicie. I używam, aby je przykleić, użyłam znowu lakieru do włosów i dzięki temu ten renifer delikatnie się mieni, chociaż tego nie widać tak dobrze na kamerze, ale musicie mi uwierzyć, że dzięki temu, że dodałam właśnie taki stary cień, który miał drobinki srebrnego brokatu, to ten renifer teraz się tak delikatnie mi mieni. Następnie na nogi renifera nałożyłam srebrną patynę. I do tego używałam akurat gąbeczki do naczyń, którą pocięłam na mniejsze kawałki i gdzieniegdzie tą patynę nałożyłam na nogi. Po pomalowaniu choinki i jej wycieniowaniu nakleiłam na nią, jak widzicie, takie różne kryształki i oczywiście różową gwiazdkę, bo nie miałam niestety żadnej innej gwiazdki, więc nakleiłam różową. Z drugiej strony jest to renifer w stylu surrealistycznym, więc różowa gwiazdka na choince myślę, że nie będzie przeszkadzać. Na
następnie nakryłam takie olbrzymie oko, ponieważ zauważyłam, że niektóre prace w stylu surrealistycznym mają namalowane oczy, które są bardzo duże, lub inne takie duże elementy, które nie bardzo pasowały do reszty obrazu. Więc u mnie takim elementem, który zupełnie tutaj nie pasuje, a równocześnie dla mnie pasuje, jest właśnie to duże oko, które się rusza i dzięki temu Renifer może spoglądać na różne strony w zależności od tego, jak go powieszę. Także tak wygląda mój skończony Renifer, a tak wygląda Renifer ten, który robiłam z zamkniętymi oczami. Także to wszystko w tym filmie, jeśli Wam się on spodobał, to wiecie co robić. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!